Tu też taka wysepka się zrobiła. Ja muszę sprawdzić. Tak. Także codziennie, codziennie inaczej. Dzisiaj jest tak, jutro może być potężny sztorm, także tak jest nad Bałtykiem, trzeba śledzić pogodę, nie? Ale taka fala wystarczy, żeby coś tam jakiegoś śmiecia przyciągło. I przyciąga. Także to płytko jest, tak. Takim czymś to najmniej jest właśnie. W ogóle prawie nie ma nic. Także chwila tutaj. Chwilę tutaj będę i sprawdzę i idę dalej. Nie tak to ciemne, co tam widać, to te trochę, to nie tak dawno to było jeszcze tam w głąb, bo widać, że tamtego jest śmiecia. Niedługo, no, coś tam jest. Niedługo wszystko się cofnie. To, co nie zdąży, jakaś fala ten wywalić na brzeg. I w głąb morza. Ale nieraz tam, jak nurkowałem ileś metrów od brzegu, to też było pełno patyków. Ale większy się cofa, no niestety. Tak to wygląda. Tak. Dalej nie pójdę, bo nie wiadomo, co tam jeszcze zlecę i... Dobra. Widać, że ten śmieć tu przypływa. Jeszcze taki mały sztorm i znowuż będzie na brzegu.